Dzień dobry Państwu. Ja chciałem na początek serdecznie Państwu podziękować za przybycie. W dniu dzisiejszym chcielibyśmy porozmawiać z Państwem na temat 10 Kiepona, natomiast może powiem kilka słów na temat samej agendy. Na sam początek powiemy Państwu parę słów na temat naszych firm, na temat firmy ZT i S4Tech i tego, jak widzimy naszą współpracę, ponieważ od niedawna firma nasza S4Tech jest dystrybutorem firmy ZT. Jak Państwo widzicie, tutaj 10 Kiepon pojawia się dosyć późno w naszej agendzie, natomiast to wynika z tego, że gdybyśmy mieli 45 minut poświęcić na temat samego 10 Kiepona, zapewne wchodzilibyśmy bardzo, bardzo szczegółowo, bardzo daleko technicznie w to rozwiązanie. Natomiast nam zależy na tym, żeby przedstawić bardziej rozwiązanie techniczne w kontekście wymagań i obecnej sytuacji na rynku operatorów i budowy sieci światłowodowych. Stąd powiemy, jak widzimy wyzwania jakby przed operatorami w sferze sieci FTTX i potem przedstawimy jakby rozwiązania skierowane ku rozwiązaniu tych wszystkich wyzwań. No i na samym końcu chcielibyśmy powiedzieć o tym, jakie są osiągnięcia ZT w zakresie technologii 10 Kiepon, a jest się czym pochwalić. Także na początek o firmie ZT i tutaj przekazuję panu Cezaremu Trepce głos i dobrze. Dostęp do laptopa. Słuchać mnie? Tak, słychać. Ja jestem dyrektorem sprzedaży pośredniej w ZT tak mniej więcej od roku, czyli właściwie od samego początku, jak pracuję w tej organizacji. Warto wiedzieć, że ZTE Polska jest od lat mniej więcej 6 w Polsce, natomiast do tej pory skupiała się tylko i wyłącznie na sprzedaży bezpośrednio do operatorów, czyli mamy wydzielone struktury sprzedaży, jakby podział jest na systemy i na tak zwane terminale, smartfony. Tam sprzedajemy oczywiście bezpośrednio do wszystkich mobilnych czterech operatorów. Natomiast jeżeli chodzi o systemy, no to oczywiście tak samo sprzedaż do operatorów. Nigdy wcześniej tak naprawdę nie sprzedawaliśmy do mniejszych operatorów, pomijając powiedzmy, no nie wiem, Dialog, do którego udało nam się coś tam sprzedać wcześniej. Pomysł tak naprawdę stworzenia struktury powstał w głównej siedzibie, pomysł stworzenia struktury Enterprise i jednocześnie jakby powstały struktury w 5 państwach, czyli w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Niemczech, Finlandii i właśnie w Polsce. Ja powiem wam mniej więcej, że jakby 12 lat pracuję właściwie w rynku telekomunikacyjnym z każdej strony, bo przez ileś tam lat u operatora takiego warszawskiego byłem dyrektorem sprzedaży pośredniej w Neti, sprzedawałem różne rozwiązania u dużego integratora w ATM-ie. Natomiast wydaje mi się, że no na moją taką starość, bo już jestem dosyć stary, udało mi się trafić do naprawdę bardzo fajnej organizacji. Nie chcę za dużo kadzić, bo jak się domyślacie, no w każdej korporacji są jakieś plusy i minusy. Natomiast ja jestem niesamowicie zadowolony, że trafiłem do bardzo, bardzo dobrej firmy. Ja przychodząc nawet do firmy nie miałem pojęcia, co to jest za organizacja. W tej chwili pracuje w ZTE około 100 tysięcy osób, także możecie sobie wyobrazić, jak wygląda ta korporacja. Jesteśmy praktycznie chyba w każdym kraju w tej chwili na świecie. Za 2010 rok przychód ZTE to było ponad 10 miliardów. Ja mam ostatnie dane tak naprawdę, bo jeszcze nie ma rozliczonego całego roku 2011. Natomiast przez te 3 kwartały udało nam się już te prawie 10 miliardów zrobić. Co to oznacza? Że no prawdopodobnie no będzie to jakieś około nawet 14 miliardów dolarów za 2011. Jeżeli chodzi o stopę wzrostu, to ona była chyba najwyższa ze wszystkich operatorów. Musicie wiedzieć, że tak naprawdę, no wiadomo, że większość wydawałoby się, że pochodzi przychodu z rynku chińskiego, natomiast no w tej chwili ta struktura się zaczyna zmieniać. Rok po roku coraz więcej przychodu jest z rynku w Europie i Stanów Zjednoczonych.
I ta tendencja tak naprawdę ma dojść do wartości 80-20, czyli 80% przychodu będzie spoza Chin, a 20% będzie przychodu chińskiego. Na pewno takim głównym drive'em ZTE to jest oczywiście, to są patenty i standardy. Tutaj są podane no, makabryczne wręcz liczby propozycji standardów i patentów. No właściwie zajmujemy pierwsze miejsce w branży telekomunikacyjnej. Oczywiście większość, znaczy może nie większość, ale bardzo dużo tych patentów dotyczy oczywiście technologii radiowych, przede wszystkim LTE, ale tutaj też bardzo dużo po prawej stronie widzicie dotyczy aplikacji patentowych związanych z terminalami, ze smartfonami, z tabletami. I to jest jakby siła tak naprawdę napędowa na naszej firmy. Mamy 16 ośrodków R&D na świecie. Połowa z nich mniej więcej jest w Chinach, druga połowa poza nimi. Natomiast w tej chwili, chyba już nawet w tym roku są planowane otwarcia kolejnych R&D. Najbliższe od nas jest we Francji i tam jest bardzo duże takie centrum, już część naszych potencjalnych klientów i partnerów miała okazję odwiedzić to centrum. To mniej więcej slajd, który pokazuje, jakiej wielkości firmą jest ZTE. To dane dotyczące 85 tysięcy pracowników są na koniec 2010. No tutaj w tym momencie jest około 100 tysięcy pracowników, 107 biur regionalnych, 9 ośrodków logistycznych, tutaj nawet nie 14, tylko 16 powinno być ośrodków szkoleniowych. Ogólnie obsługujemy ponad 500 operatorów, także no jest to dosyć imponująca liczba. Tutaj są oczywiście wymienieni z nazwy, tylko część jest wymienionych operatorów. Właściwie no, z pierwszej setki 87 to są operatorzy, z którymi w jakimś tam zakresie współpracujemy. A w jakimś tam zakresie, dlaczego mówię w jakimś tam, bo robimy praktycznie wszystko. My tutaj tworząc tak naprawdę ten dział sprzedaży Enterprise mieliśmy ogromny problem z tym, co wybrać tak naprawdę do sprzedaży. Projektowo właściwie jesteśmy w stanie sprzedawać wszystkie rozwiązania, natomiast musieliśmy się do dystrybucji skupić na kilku rzeczach. Nie wiem, czy ten slajd jest wystarczająco wyraźny, natomiast no, jeżeli chodzi o telekomunikację, robimy absolutnie wszystko, natomiast musicie też wiedzieć jedną rzecz, mianowicie jeżeli chodzi o rynek dystrybucyjny i ogólnie enterprise, to właściwie podchodzimy do projektów komplementarnie, czyli jeżeli nawet nie mamy w takim zwykłym portfolio jakiegoś produktu, no to wiadomo, że małe chińskie rączki są w stanie zrobić niemalże bardzo wszystko pod brandem ZTE w bardzo krótkim czasie, więc naprawdę warto z nami współpracować, bo bogactwo produktów jest no właściwie nieporównywalne z żadnym innym operatorem. Jeżeli chodzi o ZTE i pozycję na rynku, Artur będzie opowiadał w dalszej części, tak naprawdę pod koniec swojej prezentacji o tym, co przede wszystkim Państwa interesuje, czyli oponie. Natomiast no, ja mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o ZTE na rynku, jeżeli chodzi o smartfony i tablety, to nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę z tego, że na rynku GSM ZTE jest w tej chwili numer 4, czyli jest, póki co jeszcze jest, że Samsung chyba wyprzedził Nokię, później jest Nokia, jest LG, jeszcze minimalnie od nas większe i jest ZTE. Mało kto tak naprawdę o tym wie, natomiast jeżeli chodzi o cały ten rynek GSM, no myślę, że za chwilę nawet będziemy numer 3, czyli wyprzedzimy LG. No nie ukrywajmy, że wiadomo, że większość to jest rynek chiński, natomiast no też to pokazuje tak naprawdę wielkość tej firmy. Jeżeli chodzi o tak naprawdę te technologie, które nas tutaj interesują, numer jeden pod kątem tempa wzrostu, jeżeli chodzi o FTTX, no i mniej więcej 20% udziału w rynku. Jeżeli chodzi o PON, to co nas bardziej interesuje, no to pierwsze komercyjne wdrożenie w technologii jest tak naprawdę nasze.
Tak samo NGPON. No i numer dwa w dostawach ponad, właściwie no ponad półtora roku cały czas. Ostatnia wiadomość dosłownie z 15 lutego jest taka, że C300 zostało uznane za najlepszy produkt w segmencie GPON. Na tym produkcie jest obsługiwanych prawie 96 milionów abonentów. Podobnie jeżeli chodzi o ON, DWDM, optyczną sieć transportową, cały czas ZTE w top trójce, w zależności od tego, w jaki sposób różnie te dane są tak naprawdę prezentowane. No i na rynku Datacom wydawałoby się, że zupełnie jakby nieznana firma ZTE, jeżeli chodzi o routery i switche, a tak naprawdę tutaj na tym malutkim slajdzie widać, że ZTE ni stąd, ni zowąd jest, jeżeli chodzi o to wąski zakres, tylko IP Ethernet, to jesteśmy nawet na drugim miejscu. Oczywiście Cisco ma 46 bodajże procent, ZTE 8,7, no nieporównywalnie, ale tak naprawdę no więcej niż reszta. To pokazuje, że niemalże w każdym elemencie jesteśmy bardzo, bardzo silni i to jest cały czas drugie albo trzecie miejsce. Współpraca z wiodącymi operatorami w Europie. No to właściwie, jeżeli chodzi o Europę, nie ma już operatora, którego byśmy nie obsługiwali w jakimkolwiek zakresie. Jeżeli chodzi o Polskę, bo to was na pewno interesuje, no to było tych projektów trochę. Czyli DWDM radiolinie dla Aerodwójki ogólnie, dla grupy Polsatu. IMS dla T-Mobile, oczywiście dostawa smartfonów, tabletów i tak dalej, to jest jakby takie konstans i normalne. I chyba największy projekt CDMA dla Polkomtela, w tej chwili też wygrany Power Supply. No i oczywiście już zaczynamy, chociaż tak naprawdę zaczęliśmy we wrześniu, powiedzmy 2011 roku, ale już udało nam się pozyskać pierwszych klientów na naszym rynku, czyli ISP Public Enterprise. Jeżeli chodzi o rozwój kanału dystrybucji w Chinach, no to jest około 450 milionów dolarów. Oni zaczęli sprzedaż do rynku Enterprise w 2005 roku. I po prostu jak ja czytam informacje, jakie tam cuda na kiju po prostu robią ci ludzie w Enterprise'ach. Bo i od kolei, przez lotniska, przez stadiony, przez całe systemy monitoringu i tak dalej. To jeszcze no, minie trochę lat, zanim my w ZTE będziemy w stanie tak naprawdę tutaj zaoferować tego typu rozwiązania, ale to mniej więcej pokazuje potencjał i możliwości tej firmy. No w Chinach jest 90 partnerów, trzech generalnych dystrybutorów, 15 gold agentów, tylko no trzeba sobie powiedzieć, że jedna prowincja to jest tak jak mniej więcej wielkości Polski, więc to rzeczywiście te struktury to nawet są moim zdaniem zbyt małe jak na wielkość państwa. Z tego co wiem, ten target na 2011 był 800 milionów, on został zrobiony z górką, czyli miliard z samego tego mojego sektora Enterprise. Chciałbym zrobić jedną setną tutaj w Polsce, byłoby genialnie. Tutaj doświadczenia tak naprawdę i chińskie, i europejskie, i w Stanach Zjednoczonych, no to właściwie dotyczą wszystkich niemalże sektorów. I energetyka, i medycyna, i finanse, edukacja, transport, praktycznie wszystko. Jeżeli chodzi o ten nasz kanał, to ZTE rozpoczęło aktywność, że tak powiem, w krajach złotej cegły, czyli BRIC, czyli Brazylia, Rosja, Indie i Chiny. I w 2010 ruszył kanał dystrybucji w Stanach Zjednoczonych. Wiecie o tym, że chińskie produkty trochę ciężko sprzedawać w Stanach. Natomiast no już się zaczyna ten rynek zmieniać i tam rzeczywiście Stany, które rozpoczęły trochę wcześniej, już osiągnęły bardzo duże sukcesy sprzedażowe. Jeżeli chodzi o produkty w kanale dystrybucji ZTE, to tylko tak bardzo ogólnie. Musieliśmy coś wybrać z tego bogactwa. Skupiliśmy się na GPONie, na routerach, na switchach, czyli na tym, w czym wydaje mi się, że ZTE jest najlepsze. Mamy tutaj oczywiście jeszcze w ramach tego mini dislamy i różnego rodzaju produkty power supply, jakieś tam siłownie, baterie i tak dalej i systemy wideokonferencyjne. Natomiast to jest część, bo to jest jakby tak w takiej ciągłej dystrybucji, natomiast w przypadku projektów jesteśmy w stanie dostarczyć tak naprawdę dużo więcej urządzeń z innych, że tak powiem, wyższych półek.
Ja w tym momencie przekażę pałeczkę dużo bardziej doświadczonemu prelegentowi, czyli prezesowi zarządu Arturowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci bardzo, Czarku. Nie wiem, czy mnie słychać, bo ja korzystam troszkę z innego mikrofonu i nie wiem, czy Państwo mnie słyszycie. Okej. Cóż, dziękuję serdecznie Czarkowi za to wprowadzenie. Powiem tak, ja tutaj chciałbym parę słów tylko dosłownie jeszcze na temat Esfortecha. Co prawda nie będę mówił o miliardach dolarów, bo tego się jeszcze nam nie udało zrobić, chociaż ciężko nad tym pracujemy. Ale tak, kilka tylko słów wprowadzenia. 10 lat sukcesów na rynku polskim, bo 10 lat już istniejemy na tym polskim rynku. W tym czasie, współpracując z naszymi klientami, no, sprzedawaliśmy swoje kompetencje i to zostało docenione, zarówno w zakresie sieci dostępowych, jak również w zakresie budowy sieci transportowych WDM i SDH. To, co chciałbym w związku z dzisiejszym tematem podkreślić, to to, że od zawsze byliśmy firmą, która koncentrowała się na tym, żeby dostarczać rozwiązania innowacyjne. Rozwiązania, które pozwalały operatorom jakby polepszyć ofertę i miejsce konkurencyjne na rynku. Sprzedawaliśmy jako jedna z pierwszych firm w Polsce systemy IP DSLAM, Ethernet over SDH. Braliśmy udział w pierwszym wdrożeniu dotyczącym IPTV w Polsce w zakresie set-top boxów. No i jakby kontynuujemy ten rozwój w tym kierunku. I jakby tutaj to, że właśnie mamy możliwość współpracowania z firmą ZT, jest jakby no, dla nas idealną kontynuacją tego, co zawsze żeśmy robili, jako firmy, która jest wiodącą w zakresie innowacji w telekomunikacji i daje nam takie możliwości, jest dla nas jednocześnie wyzwaniem, aby no, rozwijać maksymalnie ten rynek i zdobywać jak największy w nim udział. To, co chciałem też jeszcze podkreślić, to to, że w zakresie dzięki temu właśnie naszemu oparciu na innowacje zdobyliśmy wiodącą pozycję na rynku systemów PON w Polsce. Tutaj powiem tylko tyle, że zrobiliśmy pierwsze wdrożenie w Polsce w 2007 roku, zrobiliśmy największe wdrożenie obejmujące zasięgiem 80 tysięcy mieszkań dla jednego z operatorów i mamy na koncie największą liczbę uruchomionych zarówno portów OLT, jak i urządzeń ONT, bo w tej chwili jest to już ponad 40 tysięcy urządzeń dostarczonych do naszych klientów. Powiem tak, dodam jeszcze tylko tyle, że jest to kilkanaście wdrożeń komercyjnych w Polsce i to chyba też jest największa ilość spośród wszystkich integratorów na rynku polskim obecnie. To, co chciałbym jeszcze też powiedzieć, że mamy tą możliwość i to wyzwanie, żeby współpracować z firmą ZT i korzystając jakby ze światowej pozycji, technologii, innowacyjności i kompleksowej oferty, i łącząc to z naszymi kompetencjami, z naszym zrozumieniem rynku, z naszymi dobrymi kontaktami z klientami i współpracą, zamierzamy po pierwsze zbudować kanał sprzedaży pośredniej w Polsce i stworzyć najlepszą ofertę w zakresie systemów dostępowych PON, przełączników, routerów i systemów wideokonferencyjnych. To tyle marketingu na początek. Chciałbym przejść teraz do dalszej części i powiedzieć o tym, jak widzimy wyzwania, które stoją przed operatorami jakby w erze sieci światłowodowych. Tak naprawdę sieci światłowodowe już od lat zajmują coraz więcej miejsca w sieciach operatorów i jest to rzecz nieunikniona i ciągle postępująca. W tej chwili pewną normą jest już to, że w ramach sieci dystrybucyjnych praktycznie w sieciach dystrybucyjnych już światłowody królują, natomiast no, posuwa się to dalej, tak? Sieci do budynków, sieci do mieszkań indywidualnych klientów. Możemy praktycznie powiedzieć, że żyjemy w erze powodzi światłowodowej i to jest jakby kierunek, od którego już nie ma drogi powrotnej. Co jest widoczne, to to, że sieci FTTH rosną bardzo dynamicznie. Dają nam nowe możliwości oferowania usług, nowych, szybszych prędkości i to jest ważna rzecz, natomiast należy pamiętać, że jakby za tym idzie pewna zmiana, tak naprawdę, która jest właśnie wyzwaniem dla operatorów. Tak naprawdę z utrzymania w większości sieci miedzianych operatorzy tak naprawdę muszą się zetknąć z czymś, z czym do tej pory nie mieli tak dużo styczności, tak? Czyli muszą utrzymywać ogromną infrastrukturę światłowodową i w taki sposób nią zarządzać, aby nie stanowiło to docelowo przeszkody w dalszym rozwoju i jakby umasowieniu usług ponownych.
I to jest jedno z wyzwań, z którym na pewno się spotykamy. Tak? Także należy od początku planować te wdrożenia w taki sposób, aby no, nie natknąć się z pewnymi elementami, które docelowo mogą doprowadzić do blokady dalszego rozwoju. Kolejną rzeczą, na którą chcemy zwrócić uwagę i którą możemy zaobserwować, jest jakby zmiana sposobu korzystania przez klientów z usług. Jeszcze do niedawna tak naprawdę takim rzeczą, która była podkreślana na konferencjach, na spotkaniach telekomunikacyjnych, to to, że wyzwaniem dla operatorów jest konwergencja usług, tak? Przenikanie się usług telewizyjnych z telekomunikacyjnymi, mobilnych z sieciami stałymi i tak naprawdę to było jakby główne wyzwanie. W tej chwili można powiedzieć, że operatorzy już sobie z tym poradzili i cały czas sobie z tym radzą tak naprawdę, dokładając kolejne usługi. Natomiast taką istotną rzeczą, która się wydarza już też od lat, ale można powiedzieć ma coraz większy wpływ, jest to, że klienci zaczynają korzystać z sieci operatora w pewnym sensie jako medium, a usługi, za które płacą bądź nie, znajdują na zewnątrz w sieci internet. I budując jakby i planując nasze sieci, powinniśmy brać to pod uwagę w taki sposób, aby móc również tym zarządzać i móc jakby te usługi w pewnym sensie wpuszczać do sieci w taki sposób, aby również z nich otrzymywać korzyści. Jakie rozwiązania chcielibyśmy Państwu w tym zakresie zaproponować? Pierwszym rozwiązaniem, o którym chciałem powiedzieć, jest to SmartPipe, czyli jakby całościowa koncepcja rozwoju, która poprzez, jest to podejście jakby całościowe do budowy naszych sieci. Tak? Sieci, które muszą mieć wysoką przepustowość, muszą być łatwo zarządzalne, muszą mieć odpowiedni poziom quality of service, muszą również mieć na uwadze te nowe, inteligentne usługi, które się pojawiają. Tak? I to wszystko razem z, jakby z braniem pod uwagę klienta, usług, zarządzanie infrastrukturą docelowo ma doprowadzić do obniżenia całkowitych kosztów eksploatacji, umożliwić operatorowi wdrażanie na czas odpowiednich usług, tak naprawdę, które pozwolą generować kolejne przychody i w efekcie końcowym zwiększyć łączną wartość jakby całej sieci, którą operator posiada. W ramach SmartPipe tak naprawdę wyróżniamy trzy elementy. Jest to pojemność, jakość i łatwość. Każdy z tych elementów osobno omówię i chciałbym zacząć od pojemności. Jeżeli chodzi o pojemność, mamy na myśli tutaj, w tym wypadku mówimy o wyborze platformy dostępowej. Tak? Chodzi o to, żeby wybrać taką platformę, która da nam elastyczność w zakresie wyboru i obsługi tak naprawdę istniejącej infrastruktury, zarówno budowy nowej infrastruktury, wykorzystania różnych technologii dostępowych. W tym wypadku proponujemy Państwu jakby UniNGA, czyli Unified Next Generation Access, platformę firmy ZTE, która obsługuje z jednej strony wszystkie technologie, które są w tej chwili dostępne i używane w sieciach dostępowych, czyli ADSL 2+, VDSL 2, GPON, a jednocześnie pozwala nam patrzeć w przyszłość tak naprawdę, czyli już wiemy, że ta sama platforma będzie mogła obsługiwać 10G PON-a, WDM PON-a i w ten sposób tak naprawdę, budując jedno rozwiązanie, jesteśmy w stanie obsługiwać różne aplikacje, różne architektury sieci, jak również nadążyć za tym, co rynek dopiero będzie wymagał w najbliższych latach. Ja powiem tak, chciałem Państwu przybliżyć, bo można powiedzieć, że jest to jakaś taka rzecz, którą ogólnie wiadomo, że najlepiej wybrać taką zunifikowaną platformę. Natomiast często się spotykamy z taką sytuacją, że są wybierane konkretne technologie pod konkretny projekt. Tak? Potrzebujemy ADSL-a, więc wybieramy najtańsze rozwiązanie ADSL-owe dostępne na rynku w danym momencie, które spełnia te wymagania ADSL-owe. Potrzebujemy GPON-a, wybieramy platformę GPON-ową, najtańszą, która spełnia nasze wymagania. I prawda jest taka, że jak popatrzymy tak krok po kroku, to się okaże tak naprawdę, że mamy na koniec 4-5 różnych rozwiązań, każdy od innego dostawcy. Każdy trzeba zintegrować z systemami operacyjnymi, tak, w zakresie utrzymania provisioningu. Każdy z nich trzeba tak naprawdę później utrzymywać, trzeba mieć jakieś części zapasowe i trzeba również się tych rozwiązań nauczyć. Jakbyśmy wzięli tak naprawdę w perspektywie czasu, policzyli ile nas to kosztuje, zapewne okaże się, że najtańszym rozwiązaniem jest wybranie jednej zintegrowanej platformy, która nam zabezpieczy rozwój w okresie czasu.
Tutaj przykładem może być wykorzystanie tej technologii właśnie przez klientów. TeliaSonera, która sobie zażyczyła zbudować najszybszą i najbardziej ekologiczną sieć szerokopasmową na świecie, jednocześnie korzystając z jednego CPE, które obsłuży wszystkie potencjalne usługi. Z wykorzystaniem platformy UniNGA i technologii GPON zostało zrealizowane wdrożenie właśnie Fiber to the Home, które właśnie spełniło te wymagania TeliaSonera, tak? Czyli jedno urządzenie, mimo że jest na początku niby droższe, ale tak naprawdę pozwala na zautomatyzowanie wdrożenia kolejnych usług dla jednego klienta, tak? Czyli zmniejsza koszty utrzymania tej sieci w przyszłości. Przy z kolei troszkę innym podejściu firmy Elisa, firma ta chciała po prostu zwiększyć dostępne pasmo, wykorzystując istniejącą infrastrukturę miedzianą, więc została ta sama platforma użyta z wykorzystaniem ONU VDSL2 i urządzeń klienckich VDSL2 i zostało to zrealizowane przy jednoczesnym bardzo szybkim zwrocie z inwestycji, która została zrealizowana. Kolejnym punktem, który jest elementem jakby całościowej koncepcji Smart Pipe, jest jakość. I w tym wypadku nie chodzi tylko o jakość jakby zapewnienia samych usług, tylko należy właśnie brać pod uwagę to, że tą jakość należy zapewniać na każdym etapie sieci. Otóż właśnie to, co wspominałem wcześniej, że w tym momencie musimy sobie zdawać sprawę z tego, że coraz więcej usług dochodzi do naszej sieci z zewnątrz. Więc musimy nie tylko zarządzać tym, co już jest w naszej sieci, ale również mieć wpływ na to, jak, żeby móc zarządzać jakością i pasmem dla usług per kontentodawca, per również zewnętrzny dostawca usług do naszej sieci. Jeżeli chodzi o tą część, to jakby pierwszym istotnym elementem jest identyfikacja użytkownika. Znaczy budować sieć tak, żeby móc zawsze w dowolnym momencie zidentyfikować naszego użytkownika. Tutaj możemy wykorzystać wiele różnych dostępnych technologii, począwszy od identyfikacji na portach fizycznych, poprzez korzystanie z sieci WLAN, poprzez logiczne LAV dla sieci FTTH, czy też PPPoE, bądź nawet również identyfikację po adresie IP wersji 6. Także tutaj wiele różnych technologii dostępnych. Kolejnym elementem, który musi być spełniony, to jest właśnie ten trzywarstwowy QoS, który dotyczy zarówno limitowania prędkości oraz kształtowania ruchu dla usług, jak również limitowania prędkości kształtowania ruchu per użytkownik. I kolejny, ten dodatkowy, można powiedzieć, element, który musimy mieć na względzie, to jest limitowanie prędkości i kształtowanie ruchu dla poszczególnych zewnętrznych service providerów i dostawców również treści. Coś mi tu zginęło. Kolejnym etapem to jest łatwość. Łatwość zarówno świadczenia usług, łatwość wykrywania błędów, łatwość zarządzania naszą siecią i infrastrukturą, którą posiadamy. W tym wypadku dotyczy to zarówno świadczenia usług, jak również późniejszego utrzymania, wykrywania błędów. Tutaj mamy takie zdanie, które jest przytoczone eksperta w zakresie sieci dostępowych z firmy China Telecom, który mówi o tym, że wykorzystując platformę ZTE doszli do poziomu takiego, kiedy praktycznie świadczenie usług praktycznie jest automatyczne i nie wymaga żadnej dodatkowej działalności jakby ze strony operatora w ramach uruchamiania już usług. Pozwala uruchamiać te usługi praktycznie w 20 minut i jednocześnie pozwala na inteligentną lokalizację uszkodzeń. Tutaj mamy przepraszam bardzo, mamy kilka narzędzi, które nam mamy kilka narzędzi, które pozwalają nam na realizację tej łatwości. Jednym z nich jest portal samoobsługowy, który jest dostarczany również w ramach całego rozwiązania. W ramach tego portalu po prostu dajemy abonentom kontrolę nad własnymi usługami. Znaczy klient, jeżeli chce wyższą przepustowość, po prostu logując się i zatwierdzając swoją decyzję poprzez czy hasło, czy w jakiś inny otrzymany od operatora sposób autoryzacji, jest w stanie podnieść sobie prędkość, jest w stanie zamówić nowy pakiet usług, oczywiście najlepiej o wyższym poziomie i
otrzymuje to praktycznie w sposób bardzo szybki i automatyczny, co powoduje z jego strony zwiększenie zadowolenia, a dla operatora jest dodatkowym źródłem przychodów i jednocześnie pozwala na oszczędności kosztów, ponieważ nie uruchamia zasobów ludzkich po stronie operatora. Kolejnym narzędziem dostępnym w ramach całego rozwiązania jest EODN. Jest to rozwiązanie, które pozwala na łatwe zarządzanie infrastrukturą światłowodową. Wykorzystuje tutaj zarówno informację geograficzną z wykorzystaniem GPS-a, jak i specjalną technologię wykorzystania inteligentnych i tagów. W ramach tego rozwiązania mamy dwa konkretne moduły. Jeden to jest eDesign. Jest to moduł, który pozwala na wprowadzenie zakładanych i parametrów naszego wdrożenia, tak, zarówno geograficznych, jak i technicznych w zakresie podziału splitterowego, posiadanych światłowodów, ilości mieszkańców w zasięgu i na koniec otrzymujemy w automatyczny sposób wygenerowany raport oceniający jakby efektywność ekonomiczną tego wdrożenia. Kolejnym z kolei modułem jest e-operation. Jest to moduł, który pozwala na aktualizację, wykorzystanie i realizację tego projektu technicznego, który wcześniej żeśmy rozpoczęli. I również wykorzystując aktualizację GPS, pozwala na aktualizację informacji o wykorzystanie sprzętu, okablowania, automatyzację przepływu informacji w ramach całej sieci, co nam daje z kolei podstawę do tego, żeby planować zarówno rozwój tej sieci, jak i kolejne wdrożenie. Sam eNode jako technologia wykorzystuje, tak jak mówiłem, specjalną technologię wykorzystywania inteligentnych tagów. Co ważne, tak naprawdę ta technologia pozwala nam w sposób automatyczny gromadzić informacje o sieci, aktualizować informacje o sieci pasywnej, a jednocześnie nie pozbawia nas wszystkich zalet sieci pasywnej. Nie wymaga jakby zasilania dodatkowego. Także to chciałem podkreślić. I ostatnie narzędzie, które jest jakby częścią całości, to jest Easy Service. Jest to rozwiązanie, które poprzez integrację z systemem EMS, jakby jest wykorzystanie również systemu EMS firmy ZTE i integrację z systemami operatora poprzez interfejsy integracyjne, pozwala na cztery podstawowe funkcje. Diagnozę usterek w całej naszej sieci, zarówno na poziomie samych urządzeń, jak i również na poziomie sieci miedzianej i światłowodowej, pozwala na jakby automatyczne zbieranie również alarmów i ich analizę. Ponadto optymalizację w zakresie podłączania klientów, znaczy zarówno możemy w sposób automatyczny ocenić parametry łącza dla klienta, który chciałby otrzymać usługę, jak również po realizacji instalacji ocenić w sposób automatyczny, czy klient otrzymał taką usługę, jaką sobie zamówił. No i ostatni element, rozwiązanie to pozwala na przeprowadzenie analizy statystycznej. Analizy statystycznej usług dla całej sieci, dla wybranego obszaru, bądź nawet dla jednego rozwiązania, jednego urządzenia. Przechodząc do technologii 10G PON, mamy tutaj jakby pokazane cztery ery według firmy ZTE, jak rozwija się technologia PON-owa. Na chwilę obecną jesteśmy na etapie ery 2,5G i w tym momencie już, jak widać, w 2012 według ZTE jest już rokiem, kiedy będziemy przechodzić do kolejnej ery, ery 10G. Jest to związane z tym, że pojawia się coraz więcej usług zewnętrznych, które generują na tyle duże wymaganie na pasmo, że te 2,5G może być niewystarczające, a poza tym tak naprawdę przede wszystkim powinniśmy, wybierając platformę, już myśleć o tym, że w przeciągu najbliższych kilku lat będziemy mieli większe zapotrzebowanie na pasmo. Kolejnym etapem jest era 40 na 100G. I tutaj już mówimy o NG-PON, Next Generation PON w wersji drugiej, o której powiem troszeczkę więcej również w kolejnych slajdach. Jeżeli chodzi o sam XG-PON 1, czyli 10G PON w wersji 10 gigabitów w downstreamie i 2,5 gigabita w upstreamie, to standard został opublikowany w październiku 2010 roku.
Już w pierwszym kwartale 2011 roku został przedstawiony prototyp przez firmę ZTE i zostały na bazie tego prototypu przeprowadzone testy oraz pokazy u operatorów w Europie oraz Ameryce. Na rok 2012, w trzeci kwartał, planowane są już pierwsze komercyjne testy tego rozwiązania, a w 2013 planowane są już, można powiedzieć, duże wdrożenia z wykorzystaniem tej technologii. Jeżeli chodzi o to, gdzie będzie można wykorzystać, jakie jest planowane wykorzystanie tej technologii, to oczywiście do budowy nowej sieci, ze względu na, po pierwsze, pasmo, które będzie dostępne, ale również zwiększony zasięg tej technologii, tak, która pozwoli nam obsłużyć większe regiony, większą ilość abonentów, czyli jakby uproszczenie też struktury sieci, co będzie później pokazane, również łatwy upgrade sieci. Również w miejscach, gdzie już wdrożymy sieć 1GPON, przepraszam, standardowy GPON 2,5 gigabitowy, będzie możliwa łatwa i prosta migracja. Technologia ta jest planowana również do wykorzystania przez operatorów sieci mobilnych. Jest dostępna synchronizacja zegara, oczywiście znowu duża szerokość pasma dostępu i obsługę przez IP, jak również odciążenie sieci operatorów mobilnych z wykorzystaniem technologii WLAN. W zakresie budowy nowych sieci, co warto podkreślić, to jakby dzięki zwiększonej przepustowości tej technologii, zwiększonemu pasmu, będziemy mogli zdecydowanie zwiększyć podział splitterowy, tak? Czyli tutaj na przykład 1 do 256 tego pasma wystarczy dla wielu klientów. Ponadto możliwość zwiększenia zasięgu sieci dostępowej do 60 km z wykorzystaniem technologii PON z Reach Extenderem, jak również oczywiście wszystkie standardowe, dotychczasowe zalety, czyli między innymi możliwość przesłania standardowego sygnału telewizji CATV. Jeżeli chodzi o migrację w miejscach, gdzie już jest budowany sieć GPON, i to myślę, że jest istotne z punktu widzenia właśnie tego wyboru i tego, żeby mieć na uwadze rozwój naszej sieci, to tutaj mamy standardową, można powiedzieć, standardową aplikację, jak jest wykorzystywany GPON obecnie. Tak? Mamy systemy operatora, które są zintegrowane z systemem zarządzania net numer firmy ZTE. Mamy urządzenie OLT z wykorzystaną jedną kartą GPON-ową, jedną czy wieloma. I sieć światłowodową, gdzie po pasywnym podziale mamy podłączonych naszych klientów na końcówkach ONU GPON-owych. Jeżeli w przyszłości zdarzy się, że będziemy chcieli podłączyć klientów na przykład biznesowych ze zdecydowanie większymi prędkościami, jeżeli jacyś klienci będą skłonni za to, żeby zapłacić za większe pasmo również i zdecydujemy, że jest to efektywne dla nas kosztowo i jakby przychodowo, żeby wprowadzić technologię 10GPON, będziemy mogli tylko dodać po prostu kartę XGPON wersji pierwszej, dołożyć pasywny splitter WDM i na tej samej sieci, równolegle z technologią GPON-ową, wybranym abonentom wymienić końcówkę ONU, praktycznie nie zmieniając nic więcej. Tak? To jest coś, chyba pierwszy raz tak naprawdę spotykamy się z taką sytuacją, kiedy możemy praktycznie nie zmieniać zupełnie nic. Znaczy budujemy sieć tak naprawdę, która nam starczy w najbliższym czasie na kilka lat, ale wiemy też, jak będzie wyglądał jej rozwój i widzimy, że ten rozwój nie będzie bardzo kosztowny tak naprawdę. I to jest, myślę, że bardzo duża zaleta tej technologii. To, co wspominałem wcześniej, dzięki temu szerokiemu pasmu będzie można w miejscach o dużym zagęszczeniu osób, które korzystają z połączeń internetowych, na przykład na lotniskach, operatorzy mobilni wykorzystują tą technologię i również łącząc ją z wykorzystaniem technologii 802.11n będą mogli odciążyć swoje sieci 3G i to kolejne wykorzystanie, jak również będzie ta sieć XGPON-owa w wersji pierwszej jest przystosowana do budowy sieci dystrybucyjnej, sieci backhaul
dla sieci właśnie mobilnej 3G, tak? Gdzie jest oprócz tego, że zapewniane przeniesienie zegara, to również backup łącza ponowego zarówno na warstwie ponowej, jak i w górę sieci. Także zalety, jakie otrzymujemy w przypadku sieci FTTH, przede wszystkim zdecydowane zwiększenie podziału splitterowego, jakby w związku z powyższym uproszczenie tej sieci, wymagań dla tej sieci po stronie zarówno centralowej, gdzie mamy mniejszą ilość portów gieponowych, jak również łatwiejsza i prostsza struktura tej sieci po stronie abonenta. Dla sieci FTTB nawet te zalety są jeszcze większe z tego względu, że w tym wypadku podłączamy urządzenia klienckie, które jeszcze agregują ruch od większej ilości klientów, więc ten wzrost tego pasma jest bardzo istotny. No i oczywiście przy Fiber to the Node, to co już wspominałem, też uproszczenie struktury tej sieci i zwiększenie zasięgu i zwiększenie pasma dostępnego dla poszczególnych węzłów. Jeżeli chodzi o to, co ZTE osiągnęło i jaki wkład w XGPON w wersji pierwszej, jest to pierwsza firma na świecie, która wykonała urządzenie i pokazała je publicznie w zakresie współpracy jednoczesnej w jednej półce GPON-a i XGPON-a w wersji pierwszej. Jest to jednocześnie pierwsza firma, która następnie wykonała testy u operatorów w firmie Orange, w firmie British Telecom, takiego właśnie połączenia. I w firmie Verizon zostały przeprowadzone testy, gdzie na jednym łączu światłowodowym była przesyłane zarówno GPON, jak i XGPON w wersji pierwszej na odległości 40 km i dodatkowo był tam również dosłany jeszcze sygnał RF-owy. Jeżeli chodzi o to, co będzie po XGPONie w wersji pierwszej, tak jak widzimy, NGPON w wersji pierwszej był planowany w dwóch etapach. Pierwszy to był etap niesymetryczny, czyli 10G na 2,5G. Kolejny etap to miał być wersja symetryczna, 10G na 10G, ale wersja ta została na chwilę obecną wstrzymana i anulowana. I został ostatnio podjęty kolejny krok już do dalszej wersji, czyli do Next Generation PON wersji drugiej. I na chwilę obecną jeszcze nie została podjęta ostateczna decyzja, jak i odnośnie wyboru technologii. Są tutaj na chwilę obecną trzy technologie, które są sprawdzane i rozwijane w tym zakresie. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, że w każdym z tych technologii, które są brane pod uwagę, są istotne pewne właściwości, które myślę, że mogą być dla Państwa istotne z punktu widzenia dalszego rozwoju. Po pierwsze, założenia są takie, że będzie ta technologia musiała pozwalać na ponowne wykorzystanie tej infrastruktury światłowodowej, która została już zbudowana pod GPON-a standardowego i pod XGPON-a. Jeżeli chodzi o przepustowość, będzie to 40 gigabitów w kierunku downstream i 10 gigabitów w kierunku upstream. Dystans, zasięg tej technologii jest zakładany na co najmniej 40 km w przypadku nowych sieci. No i jest to rozwiązanie, które ma pracować nawet do 1000, obsługiwać do 1000 końcówek na jednym porcie światłowodowym. I ma współpracować z sieciami LTE, zarówno w wersji LTE, jak i LTE Advanced. W każdej z tych trzech technologii, to co chciałem przede wszystkim Państwu pokazać na tym slajdzie, ZTE jest uczestnikiem w rozwoju tych prac. Także tutaj jakby to gwarantuje Państwu, że którakolwiek by z tych technologii nie została wybrana, to ten wybór będzie na pewno dostarczany przez ZTE i supportowany. No i pewnie znowu się okaże, że będzie jedną z pierwszych firm na świecie, która tą technologię będzie pokazywać i wdrażać. No i to również nawiązując do tego, co wcześniej Cezary już zdążył powiedzieć, firma ZTE jako pierwsza na świecie pokazała prototyp 10G EPON-a asymetrycznego w październiku 2008 roku. Pierwszy na świecie prototyp 10G EPON-a symetrycznego w czerwcu 2009 roku. 10G EPON we wdrożeniu komercyjnym już we wrześniu 2009 roku.
i XGPON oraz WDM-PON testy zostały już przeprowadzone w 2010 roku. Także to jakby potwierdza to, że jest to firma, która w zakresie technologii dostępowych, w zakresie technologii PON na pewno jest liderem. No i cóż, jeszcze raz powtórzę, że dokładając do tego nasze doświadczenie na tym rynku, jakby to, że pracujemy nad technologiami PON od roku 2005, a 2007 wdrażamy, jesteśmy tutaj po prostu dla Państwa, żeby brać udział we wspólnych wdrożeniach i pomagać Państwu na miarę naszych, na miarę naszego doświadczenia i naszych możliwości. Dziękujemy serdecznie. Ja tylko chciałem jeszcze jedno słowo powiedzieć dosłownie. Przed chwilą tu się pojawił i wyszedł. Chciałem zaakcentować, jak ważne jest to wydarzenie dla firmy ZTE. Członek zarządu ZTE z Chin jest chyba pierwszy raz od 4 lat w Polsce. I właśnie członek zarządu tutaj specjalnie przyjechał na tą imprezę, żeby się pokazać. To jest u nas nazywane level 1. Ja jako dyrektor sprzedaży pośredniej jestem jakiś level 7, coś takiego. Także to pokazuje, gdzie, że jak Państwo jesteście dla nas ważni i jak ten rynek polski jest dla nas ważny. Jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu ZTE i Esportecha.